kiedyś ktoś powiedział sensownie bardzo, że Mackiewicz może się, mógł się mylić i możemy części jego poglądów nie akceptować, ale on pisał zawsze we własnym imieniu. To jest zawsze autentyczne i zawsze uczciwe. Niepokorną myśl widać na każdym kroku. Bardzo oczytany, no i piszący emocjonalnie, co też jest zawsze pobudzające. No, Mackiewicz był postacią z jednej strony jakoś fascynującą także swoje środowisko, ale z drugiej strony bulwersującą swoimi niekonwencjonalnymi zachowaniami. Był Mackiewicz postacią bardzo kolorową, na pewno zwolennikiem dobrego jedzenia. Słynne były jego kaczuszki, które z upodobaniem zamawiał w najdroższych restauracjach, nawet wtedy, kiedy już na emigracji często przybierał wręcz głodem, ale jak dostał jakieś honorarium, prawda, to potrafił wydać je na urządzanie luksusowych przyjęć w najdroższych restauracjach. Stanisława Mackiewicza poznałem po wojnie, po jego powrocie, na drugi dzień po jego powrocie do Warszawy w 1956 roku. Wiedziałem, że mieszka w mieszkaniu na Jezuickiej, gdzie przedtem mieszkał pułkownik Załuski. Zatelefonowałem i od razu mnie zaprosił, żebym przyszedł. No i od razu zaczęło się od dowcipów, które później cała seria ich była. Bo spytałem go, no jak pan redaktor będzie, czy pan prezydent, czy pan premier, bo różnie go tytułowali, jak się będzie czuł w socjalizmie. A on mówi, znakomicie, to jest ustrój, o którym marzyłem. Ja jestem elitarysta i wziąć chamów za mordę, mało im płacić, niech orzą. To moja idea. To na pewno się będę dobrze czuł. No więc zabawiło mnie to. Ma skłonność do takiego ustawiania nietypowego spraw z myśleniem, z niepoddawaniem się ogólnym prądom, takim ogólnym tendencjom. Po pierwsze, nie nudzić. Pierwsze przykazanie dziennikarza. Kiedy czytamy książki Stanisława Cata Mackiewicza, to okazuje się, że to nie nudzić wciąż się sprawdza. Cat był bardzo głośny już w dwudziestoleciu międzywojennym, ale później także oczywiście jego sława przeniosła się do Anglii, a później przyjechała wraz z nim do PRL-u. Jak został zapamiętany przez swoich współczesnych? Tak, to już trochę słyszeliśmy, jako niezwykle oryginalna postać, ale też jako wielki pisarz, bo poza wszystkim Stanisław Mackiewicz był wielkim pisarzem i ja myślę, że w pewnym sensie to go zgubiło, dlatego że pisał w sposób bardzo polski. No jedno z naszych takich gatunków narodowych, które Polska wniosła do kultury powszechnej, to jest facecja. Albo gawęda szlachecka. Jego szczególnie te książki historyczne to są gawędy, a poważne książki polityczne są pełne ponawiających się dygresji. I to nie tylko do wydarzeń politycznych, do literatury i tak dalej, ale w czym płynie nurt jego tezy. Ona pewnie byłaby mocniejsza, gdyby nie to, że właśnie był tym wybitnym pisarzem. No i poza wszystkim, no, ja myślę, no, tutaj słyszeliśmy Stefana Kisielskiego, no, redaktor to jest jeden z tych wielkich redaktorów, ludzi, którzy może nie tyle stworzyli szkołę, bo to jest co innego stworzyć szkołę, ale którzy potrafili objąć przywództwo nie masowe, ale przywództwo intelektualne, zebrać grono ludzi wokół siebie, zacząć pisać i zbudować trybunę. Inna rzecz, że chociaż w słowie, o czym pewnie będziemy mówili, no, pisało wielu wybitnych ludzi, to w pewnym sensie to była jednoosobowa trybuna. Wielu ludzi czytało słowa po to, żeby czytać Cata, chociaż pisali tam no, bardzo, bardzo wybitni ludzie. A co wiemy o charakterze i sposobie bycia Stanisława Cata Mackiewicza? Jedna z jego przyjaciółek zapisała, że to był człowiek niespokojny i to moim zdaniem, jeżeli bych starał się jednym słowem określić Mackiewicza, to słowo dobrze go oddaje, jeśli rozumieć, przez to kipiący energią, przede wszystkim intelektualną, ale nie tylko. To się przejawiało w jego sposobie bycia, w tym, że on na przykład na zebraniach w słowie nie siedział przy stole, tylko krążył po redakcji, musiał mieć odpowiednio obszerną redakcję, żeby tam móc wykonywać nagłe zwroty.
w tym, że jego artykuły powstawały w biegu, a nie przy biurku, tylko koncepcję formułował krążąc po redakcji, a dopiero później szybko je przenosił na papier. To sprawiało, że on był z jednej strony na przykład fatalnym kierowcą podobno, bo gwałtownie ruszał i gwałtownie hamował, a z drugiej strony był świetnym kompanem do rozmów, bo chociaż skakał z tematu na temat, to jednak zawsze potrafił czymś zaciekawić czytelnika. I ta jego niespokojność, ta energia, która w nim kipiała, znajdowała ujście w jednej z jednej strony w pojedynkach, które prowokował, w romansach, w które się wdawał, a z drugiej strony przede wszystkim w aktywności publicystycznej. No ale rzecz zacznijmy od początku. Stanisław Cat-Mackiewicz urodził się w 1896 roku w Petersburgu. Dlaczego właśnie tam? W jakiej sytuacji znajdowała się jego rodzina? Czy to była rodzina zamożna? I co sprawiło, że później przeniosła się do Wilna? Jego rodzina to była rodzina, no taka mieszczańska rodzina postziemiańska, z kultury całkowicie ziemiańska, z ogromną pamięcią Wielkiego Księstwa, Wilna, do którego się przeprowadzili i tak dalej, ale jednocześnie no już ojciec po prostu robił pieniądze, był przedsiębiorcą, dobrze mi się powodziło, potrafił z tego utrzymać rodzinę. A w którym roku rodzina przeniosła się do Wilna? W roku 1907. Można tutaj dodać, że Mackiewicz był politycznie antyrosyjski, bo kulturowo był zadeklarowanym rusofilem, chociaż nie takim jak jego ojciec, który kiedy znaleźli się kiedyś w Warszawie na krakowskim przedmieściu, to powiedział małemu Mackiewiczowi, że krakowskie przedmieście to tak jak u nas Newski Prospekt. Mając 19 lat, w 15 roku napisał projekt konstytucji dla państwa polskiego. Jakie państwo się wyłaniało z tego dokumentu? No takie, jakie wtedy być mogło i takie, jakiego chciał przez resztę życia, to znaczy monarchia konstytucyjna, a co wtedy akurat było oczywiste, no że Polska no, powinna wybrać tak, króla? Tak jak Miłosz chyba Watowi odpowiada o nadberzyńcach, no, że tam jest taki motyw nadberzyńcach, no będzie Polska, kto będzie królem, no to akurat wtedy było oczywiste. No pamiętajmy, wszystkie państwa, które w XIX wieku odzyskiwały niepodległość, Grecja, Belgia, Rumunia, Bułgaria, Serbia, wszystkie powstawały jako monarchia. Także w tym akurat nie było niczego oryginalnego. To było oryginalne, ale wyłącznie na tle nastrojów pokolenia, bo politycznie Mackiewicz dużo później, chyba 20 lat później napisał, że w 15-16 roku no ludzie, którzy budowali Polskę, niezależnie od tego, czy mieli do tego sympatię, czy nie, znaczy Dmowski, Piłsudski, Studnicki, wszyscy zakładali, że Polska będzie monarchią. No, jedni mogli zakładać, że to arcyksiąże Karol Stefan z Żywca będzie królem Polski, jak to będzie rozwiązanie bardziej austropolskie, inni jak Studnicki, że następca tronu saskiego, co było zgodne akurat no, z tradycją. W pewnym sensie Dmowski mógł zakładać, że któryś z wielkich książąt i tak dalej, ale w czasie I wojny światowej do 16 roku, no to było zupełnie normalne. Także jego poglądy były oryginalne na tle młodzieży, która była mniej lub bardziej postępowa. Pamiętajmy, że nawet no w tym wychowanym przez pozytywizm pokoleniu wcześniejszym nawet Dmowski miał artykuł w Przeglądzie Socjalistycznym. I na tym tle poglądy Mackiewicza, które są rzeczywiście takie bardzo jednorodne, no można powiedzieć od dzieciństwa, są odrębne, ale on rzeczywiście napisał konstytucję Polski, która miała być monarchią. Od dzieciństwa, bo wspomnijmy, że był wunderkindem, jak później określił zresztą Adolfa Bocheńskiego. Poważne prace z zakresu historii, polityki czytał w wieku kilku lat. No, w wieku 19, jak wspomnieliśmy, napisał projekt konstytucji, ale jednym z jego największych dokonań życiowych było założenie no i szefowanie wileńskiemu Słowu, dziennikowi wychodzącemu właśnie w tym mieście. Zobaczmy felieton. Stanisław Mackiewicz założył dziennik Słowo w Wilnie w roku 1922 i po krótkim okresie czasu okazało się, że to jest pismo nie tylko dominujące w Wilnie, ale także znacząco obecne w systemie prasowym. Jak Słowo przychodziło do Warszawy rano z kurierem z Wileńskim, to już czekało szereg kurierów, znaczy chłopców redakcyjnych, wszystkich redakcji, żeby schwycić od razu Słowo, żeby jutro
móc skomentować. Fenomenem tego pisma było to, że on, czy jego jako publicysty, było to, że on się właśnie wypowiadał w każdym numerze. On jest autorem, czy jednym z niewielu twórców takiego, to wtedy było coś nowego w sensie gatunkowym, komentarza politycznego. Te jego wstępniaki były czytelne. To znaczy, on nie używał martwego języka dziennikarskiego, bo ten martwy język dziennikarski już funkcjonował też w międzywojennym dwudziestoleciu. To był człowiek, którego władza nad językiem była tak dobra, że on nie używał tych wytartych, rozmaitych klisze, tylko każdy jego wstępnik był żywym tekstem. Lubił się podpisywać swoje artykuły jako CAT, czyli C-A-T. Bardzo ważną postacią słowa, osobą, która była powinowata politycznie, czy ideowo Mackiewiczowi, to był Władysław Studnicki. Natomiast w drugiej połowie lat 30., zwłaszcza przed wojną, przed 39, zaczęli się pojawiać młodzi współpracownicy Mackiewicza z kręgu Buntu Młodych i Polityki. To jest Aleksander Bocheński, Adolf Bocheński, Ksawery Pruszyński. Mackiewicz jako redaktor naczelny Słowa Wileńskiego potrafił w Wilnie wielojęzycznym, wielokulturowym stworzyć bardzo poważny ośrodek polityczny, ośrodek opiniotwórczy, powiedzielibyśmy dzisiaj, lansować pewne poglądy, ale też z szacunkiem dla wielości. Bo pamiętajmy, że początek Żagarów, czyli Grupy Wileńskiej, z której rozwinął się potem i Czesław Miłosz i okazuje się Jerzy Putrament również. Grupy, która początkowo była uważana za bardzo lewicową i komunistyczną, to też jest opieka Stanisława Cata Mackiewicza. Jak doszło do tego, że my, to znaczy jako Grupa Żagarów, zaczęliśmy wydawać pismo Żagary jako dodatek do konserwatywnego pisma Słowo, to jest jeden z cudów Wilna. On wyławiał młode talenty. On po prostu uważał, że przede wszystkim był wrogiem szkoły dziennikarskiej. Zapytał mnie, pierwsza rzecz, czy pani była w szkole dziennikarskiej. Mówię, że nie. To on powiedział, że uratowała się pani. Powiedział, no daję wam dodatek, możecie tam drukować, co wam się podoba. Ja nie będę się w to wtrącał. I nie wtrącał się nic a nic, żadnej ingerencji nie było. Prawda? Jak się dzisiaj czyta, no to straszliwa lewicowa retoryka. Prawda? W pewnym momencie to zaczęli robić z tego powodu awantury jego, prawda, protektorzy. No i ta cała impreza się skończyła po pewnym czasie. Słowo Wileńskie wychodziło od sierpnia 1922 do września 1939 roku. Mackiewicz stosunkowo szybko zyskał dużą autonomię i niezależność od swoich patronów, co z jednej strony wynikało z jego talentu, dzięki któremu uzyskiwał taką mocną pozycję w swojej gazecie. On mógł był uprawniony do tego, żeby powiedzieć po stosunkowo krótkim czasie, że Słowo to ja. Ale jednocześnie ze słabej pozycji negocjacyjnej tych jego patronów, bo to było stronnictwo konserwatystów wileńskich, obciążonych trochę w oczach współczesnych piętnem lojalizmu wobec Petersburga przed wojną, więc to nie byli jego patroni tak mocni. Więc już w 1923 roku pismo się uniezależniło od wileńskiego oddziału stronnictwa prawicy narodowej, którego początkowo było organem. Potem ta niezależność Cata trochę spadła w czasie jego aktywności politycznej. Od 1928 roku do 1935 był posłem i wtedy musiał brać pod uwagę wskazówki czy jakieś oczekiwania Aleksandra Mejsztowicza najpierw, czy Walerego Sławka. Później całkowicie samodzielnym podmiotem na ideowo-politycznej scenie II RP stał się w połowie lat
30., a w ostatnich latach przed wojną nawet właścicielem słowa. Właśnie, jaki nurt ideowy reprezentowało słowo wileńskie? Kim byli kim były te żubry wileńskie, które stały? Żubry wileńskie to byli konserwatyści. Wileńscy, tak jak pan doktor mówił, no, skażeni trochę tym, że ratując swoje, to brzydko zabrzmi, majątki, a nie chodziło o majątki, no, ratując polski stan własności, musieli się jakoś tam układać z administracją rosyjską. Jeden z przedstawicieli w drugim pokoleniu, no, wielka postać zresztą, ksiądz Walerian Mejsztowicz, który był synem Aleksandra Mejsztowicza, właśnie ministra w pomajowych rządach konserwatywnego, no, napisał, że Piłsudski jechał czerwonym tramwajem do niepodległości, a jego ojciec i jego koledzy jechali równolegle innym tam białym, tym lojalistycznym tramwajem do niepodległości, no ale bronili. Jedno jest pewne, że całe polskie kresy od Niemna i Wilejki po Berezynę w momencie rozpadu Imperium Rosyjskiego i to właściwie trzeba powiedzieć, że w momencie kryzysu imperium, upadku monarchii, nie jeszcze parę miesięcy później rewolucji bolszewickiej, ale od razu zaczęły się organizować, żeby walczyć o Polskę. Dla Rosjan było ogromnym szokiem, że w tysiąc, no właściwie tak jak dla Prusaków zwycięstwo Korfantego na Górnym Śląsku, że po 1905 roku w wyborach do parlamentu rosyjskiego na tych nawet głębokich kresach wygrywali Polacy. Także no, to byli ludzie, którzy kultywowali kulturę polską, konserwatyści, bardzo antyrosyjscy paradoksalnie, bo mający, chcący, żeby to nie wróciło po prostu. To, przed czym się bronili, to było główne zaplecze polityczne. To było widać właśnie. A pismo tak było, a dziennik był konserwatywny. Dziennik był po prostu konserwatywny, co się wyrażało, zdefiniować to można tak, że o ile w tamtych czasach narodowa demokracja była za tą unitarną koncepcją państwa w pewnym sensie ignorującą mniejszości narodowe i to, że Polska stała się państwem wielonarodowym de facto, o ile na przykład demokraci wileńscy, lewica, sanacji to jeszcze nie było, ale lewica piłsudczykowska marzyła o tych koncepcjach federalistycznych i tak dalej, o tyle oni po prostu uważa, Mackiewicz uważał, ale to oddawało ten kierunek myślenia, że Polska powinna być państwem polskim, tolerancyjnym, inkluzywnym dla innych narodowości, tworzącym naród polityczny, szukającym kompromisu z mniejszościami narodowymi, ale kontynuującą historyczną tradycję państwa polskiego. I Mackiewicz uważał, że jedyną formułą ustrojową, która gwarantuje taki charakter państwa, jest monarchia. Słowo zyskiwało popularność z jednej strony dzięki osobowości redaktora naczelnego, przez to, że Mackiewicza czytano, nawet po to, żeby się z nim nie zgadzać, ale jednak czytano. Miał bardzo mocną pozycję, co z jednej strony właśnie przyciągało czytelników, przyciągało polemistów, z drugiej strony też pozwalało mu na taką wielkopańskość i przyjmowanie do gazety publicystów innych, utalentowanych. Znaczy nie bał się wpuszczać na łamy innych, no oryginalnych, utalentowanych. Kogo możemy wymienić spośród takich wielkich umysłów, znakomitych piór, które w Słowie publikowały? Jego brat Józef Mackiewicz pisał, Władysław Studnicki, Ksawery Pruszyński, bracia Wacław i Karol Zbyszewscy. Publikowali też bracia Bocheńscy, Adolf i Aleksander, chociaż w tym wypadku mamy już do czynienia z takim, dochodzimy do pewnych granic oddziaływania Mackiewicza. To znaczy bywały takie jednostki, do takich właśnie należeli Bocheńscy, na tyle ambitne, że nie chcieli się z nim wiązać zbyt blisko z obawy przez to, że byliby przez niego przyćmieni. Więc woleli jednak zachować, budować własną pozycję. Ale poza granicami wpływu Stanisława Mackiewicza były też Żagary, czyli, a jednak był to dodatek do wileńskiego słowa. Pismo lewicowe. Jak to się stało, że Żagary powstały? Czy moim zdaniem to są dwa elementy, które się zbiegają. Po pierwsze, Mackiewicz miał nadzieję, że ich przeciągnie w stronę konserwatyzmu czy neokonserwatyzmu. No, Czesław Miłosz czy Jerzy Zagórski to byli ludzie no, tworzący bardzo w gruncie rzeczy. No, ta druga, mimo wszystko z taką wielką
klasyczną świadomością i on miał nadzieję, że ich katastrofizm nawet będzie prowadził ich w tą stronę. To był pierwszy motyw. Chociaż trzeba powiedzieć, że nawet z tymi, znaczy nie wiem, jakie były, jak bliskie były relacje samego Mackiewicza z Henrykiem Dębińskim, który był takim świętym lewicy, tej radykalnej lewicy przed wojną, próbującym, jak Pierre Pascal we Francji, łączyć chrześcijaństwo z komunizmem po prostu. Tu nie ma co wieść w bawełnę, bo on się do PPS-u zapisał, ale prawdopodobnie albo w ramach infiltracji, albo tylko dlatego, że KPP była rozwiązana. Taka była lewicowość Żagarów? Nie taka PPS-owska, tylko taka prokomunistyczna w gruncie rzeczy? Oni skończyli w 1936 roku, mieli proces lewicy akademickiej, ale to było już 4 lata po ich rozejściu się z CAT-em. Ale moim zdaniem był jeszcze drugi motyw. Pierwszy to były te nadzieje. Ale drugi motyw, że CAT, ja mówiłem o tej jego koncepcji państwa, był człowiekiem o niezwykle otwartym umyśle i autentycznie tolerancyjnym. To znaczy, on kiedy przyjechał na studia do Krakowa, jeszcze w czasie I wojny światowej, napisał, że tak naprawdę krytyka polska upada, to napisał o Feldmanie. Mówi Stanisław Brzozowski, to jest wielka krytyka, chociaż w zasadzie bliższy jest mi Stanisław Tarnowski, który wtedy był już dziadkiem. No. Ale pod koniec życia, CAT przecież już w Polsce, kiedy wrócił, on był pierwszym popularyzatorem Sartra jako dramaturga. Także w moim przekonaniu miał ogromne wyczucie literackie, zresztą jako miłośnik literatury rosyjskiej, oczywiście on Dostojewski, to było całkowicie zbieżne z jego światopoglądem na antyrewolucjonizm i tak dalej, ale on i Czernyszewskiego czytał. I to był człowiek, który miał ogromne, dla niego w moim przekonaniu konserwatyzm CAT-a to była afirmacja życia, afirmacja kultury, przekonanie aż za bardzo nawet, że warto żyć w odróżnieniu od takiej gnostyckiej negacji rzeczywistości. On był autentycznie zakochany w życiu, w świecie, przekonany, że historia jest warta kontynuacji, mimo że jest dramatem. I moim zdaniem z tego względu on był otwarty na ogromne talenty tych młodych ludzi. A jakim był sam pisarzem? Zobaczmy felieton. Znakomita znajomość kultury francuskiej, która w tym czasie była dla całej inteligencji w dwudziestoleciu międzywojennym kulturą tą drugą dla każdego inteligenta. No i już w dwudziestoleciu międzywojennym stał się znawcą, pasjonatem kultury angielskiej, co mu trochę przeszło na emigracji. Potem dochodzi takie kolejne zainteresowanie, które on zwiększa w miarę upływu czasu, mianowicie to jest zainteresowanie kulturą rosyjską. Podobno przeczytał 2000 listów Czechowa i był największym znawcą korespondencji Dostojewskiego. Wróg Rosji, który urodził się w Petersburgu i który był znawcą i miłośnikiem przede wszystkim literatury rosyjskiej, no i literatury francuskiej oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o zakres jego zainteresowania, się z biegiem czasu poszerza. Dlatego, że przed 1939 rokiem to jest właściwie wyłącznie polityka. Natomiast od czasów wojny wchodzi nowy element, mianowicie historia. On jakby żył historią. Dla niego postacie historyczne były realnością. Pamiętam, jak pokłócił się kiedyś okropnie z Pawłem Jasienicą, kto był największym królem polskim, bo on twierdził, że Kazimierz Jagiellończyk, a Jasienica twierdził, że Kazimierz Wielki. No i Mackiewicz się strasznie wściekł, powiedział, to był niezguła i babiarz, oddał Śląsk, oddał Grody Czerwieńskie. No i tak się pokłócili, jakby chodziło o najbliższe sprawy. Ma skłonność do porównywania czasów dawnych ze współczesnymi, co jest zawsze ciekawe. Także ma skłonność do historiozofii, bo i to też jest ciekawe oczywiście, ale przede wszystkim ma skłonność do takiego ustawiania nietypowego spraw z myśleniem, z niepoddawaniem się ogólnym prądom, takim ogólnym tendencjom. Pamiętam też, że komuniści go chcieli wyzyskać, więc zaproszono go na wykłady do wojskowej szkoły wychowania politycznego, wyższej szkoły wojskowej. No i on tam miał o historii Polski wykład. No i wstaje jakiś porucznik, nieśmiały towarzysz i pyta: panie redaktorze, z tego co pan mówi wynika, że pan krytycznie ocenia rolę szlachty
historii Polski. Czyli pan uważa, że nie szlachta powinna była rządzić, tylko inna klasa, tak? A Mackiewicz mówi, no oczywiście, mój panie, przez zawsze to mówiłem, rządzić nie powinna szlachta, tylko arystokracja.